Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie na poradnym flashu. Dziś trochę będzie o trójkątach. Platforma TradingView, wykres na świeczkach tygodniowych. Na Bitcoinie mamy sytuację dość prostą. Mamy duży trójkąt. Bańka, koniec 2017 roku korekta, zeszły rok, kolejna niższa bańka, no i otworzył nam się taki trójkąt, trochę został. Przebity dołem, go poszerzyłem trochę. Górą ostatnio jesteśmy przy górnej bandzie trójkąta. No i sytuacja jest otwarta. Czy wyjście górą czy dołem zobaczymy. Na razie jeszcze jesteśmy w trójkącie. Może pokażę na większym kontekście czasowym, jak wyglądała sytuacja przed pierwszym halvingiem. Bańka na 32 dolary. Potem po halvingu pierwszym ponad 1000 dolarów. I tu już było widać, że Trend wzrostowy mamy przed drugim halvingiem. Potem, przed ostatnim halvingiem, ostatnia bańka prawie na 20 tysięcy dolarów. To też było widać, że. No, było widać, że tendencja wzrostowa, no ale yy, ta bańka w zeszłym roku niższa niż poprzednia. No i otworzył nam się taki trójkąt, z którego możemy wyjść górą albo dołem. Może to być też. Trend boczny, a może już się skończył cykl yy, fal pierwsza fala wzrostowa, korekta, druga fala wzrostowa, korekta i trzecia fala wzrostowa, korekta, czyli w sumie pięć fal, trzy wzrostowe i dwie korekcyjne i teraz będzie albo trend spadkowy, albo boczny, albo będziemy kontynuowali i pójdziemy dalej w górę. Weźmy do tego wykresu. Trójkąt, jak powiedziałem, sprawa w miarę prosta, wyjdziemy górą albo dołem, no i obstawiam, że gdzieś ten układ pięciu fal się skończył i albo będziemy wpadnieli w trend boczny, albo wyjdziemy dołem z tego trójkąta. Może okaże się, że kolejna bańka i wyjdziemy wyżej. Zobaczymy. Ale to, co głównie chciałem Wam pokazać dzisiaj, to jest wykres S&P i to, co się tutaj dzieje. I tu mamy taki trójkąt rozszerzający. To jest taka najtrudniejsza formacja do grania, na której wysypuje się większość traderów, nawet zawodowych. bo no jest takie przysłowie: graj z trendem. Trend jest Twoim przyjacielem. No, i jak tutaj grać z trendem? Jaki mamy trend, e, powiedzmy, od 2018 roku, od stycznia? Czy mamy trend wzrostowy, jakby ta górna linia wskazywała, coraz wyższe. Górki, trend boczny, co by wskazywało, że tutaj e, no, kurs ani w górę, ani w dół, czy może trend spadkowy, co by mogło wskazywać na to, że coraz niższe dołki i ta dolna linia. No właśnie, sytuacja się trochę pokomplikowała i tak jak powiedziałem wcześniej, sporo traderów się na tej formacji przejechało. Niektórzy grają z trendem na wzrosty długoterminowo. I okazało się, że stoplossy zostały powybijane, bo zrobiliśmy nowe niższe dołki. Niektórzy zagrali na spadki i stoplossy zostały powybijane, bo tutaj mamy nowy, nową, wyższą górkę nagle. Sytuacja dość dziwna i nietypowa. Jak popatrzymy w przeszłości, jak była kryzys w 2007-2009, to raczej sprawa prosta. Zaczęły się spadki. Niższe górki, niższe dołki, trend spadkowy, i potem odwrócenie i kontynuację wzrostu. A teraz? No, sytuacja taka bardzo dziwna. No, ja sobie stoję z boku i przyglądam się. Część ludzi połapało spadające noże. Jest sporo przysłów związanych z giełdami, ale na jedne przysłowie znajdziecie inne, które odpowiadają tym Jest przysłowie, żeby nie łapać spadających noży. Aby się nie pokrwawić, w tym przypadku łapanie spadających noży było dobrym rozwiązaniem, bo można było dobrze zarobić. Też mój przysłowie, żeby kupować dołki tam, gdzie leje się krew, kupuj tam, gdzie leje się krew, i sprzedawać na górkach. No trochę przeciwstawne: no, jak się leje krew, no to ta krew się może lać z naszych pociętych palców, jak łapiemy te spadające noże. Właśnie, właśnie. I dlatego to nie jest takie proste. Że sobie zastosujemy jakieś przysłowie i już jesteśmy zarobieni. Tak jak z tym przysłowiem, że trend jest Twoim przyjacielem. Tylko jaki tu tutaj mamy trend. Otóż to, a popatrzmy, co się dzieje na Wigu. Zmniejszmy trochę wykres. Dłuższa perspektywa, i tu okazuje się, że na Wigu to od pęknięcia bańki w 2008 roku to jesteśmy w trendzie bocznym. Zobaczmy, co się dzieje w Chinach. W Chinach mamy. Bardzo duży trójkąt. Podobna sytuacja jak na bitcoinie. Bardzo duży trójkąt i trend boczny od pęknięcia ostatniej bańki. A ostatnio też widać dość wyraźnie, jak zawęził, zawęziła się tutaj pole manewru do wykresu. Górna i dolna banda. Tu już można by wysuwać kolejne linie poziome. Czyli wróćmy jeszcze do SNP, gdzie S&P tutaj de facto rozdaje karty i większość patrzy na to, co się dzieje na giełdzie w Stanach i jakie wyciągać wnioski. Jedni wyciągają wnioski, że super, hura, optymizm, więc kupujemy. Będzie tylko dalej rosło. Hossa, wieczna hossa, nowa ekonomia. Inni, wiecie, że ekonomia pokazuje wskaźniki makroekonomiczne w gospodarstwach i ogólnie światowe pokazują, że jest źle, więc będzie myśli tylko w dół. Może wypadkową tego będzie myśli w bok do Dodruk pieniądza sugeruje, że jednak w górę. No, kłopoty firm pokazuje, że w dół. Ale w sumie ratowanie firm przez państwa, że jednak w górę i mamy to, co mamy. Czyli taki trójkąt rozszerzający. Najtrudniejsze do grania dla traderów, bo nie wiadomo, czy w górę, czy w dół. Jak się tutaj do tego odnieść? Dlatego to tak na sam koniec jeszcze tylko powiem żeby uważać, bo coś takiego się może zdarzyć i wtedy jesteśmy w kropce. Nie wiemy, co mamy robić, a najgorsze, co możemy zrobić, to działać po omacku, czyli w nieprzemyślany sposób. Kupię, bo ktoś tam kupił, albo bo rośnie, albo sprzedam, bo, bo spadło, i musimy mieć jakiś swój plan działania. Mój no plan działania akurat nie zakładał takiego wykresu. Gdzieś próbowałem po drodze założyć shorta na wigu, został wybity, więc. Zaprzeczył się mój scenariusz, że będziemy pogłębiali dołki, bo nagle się idziemy dużym odbiciem. Więc spokojnie sobie stoję z boku i obserwuję. E, może się w tym roku uda jeszcze coś zarobić na rynkach, a jak nie, no to w przyszłym. Ważne, żeby nie robić czegoś na siłę i wtedy, kiedy coś musimy, a nie wtedy, kiedy coś chcemy i mamy jakiś plan działania. Mój plan, tak jak powiedziałem, nie zakładał takiego trójkąta, więc. Stoję sobie z boku i przyglądam się na rozwój sytuacji. Dobra, dzięki na tyle. Do usłyszenia, i do następnego razu.